Witam was wszystkich serdecznie na moim kanale. Z tej strony Kajwer. Moi drodzy, muszę wam się do czegoś przyznać. Jak już w tytule przeczytaliście, you're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. Oszukiwałem was. Telefon mi dzwoni. Nic nie zrobię. Oszukiwałem was. I to naprawdę długo was oczekiwałem. Możecie sobie sami nawet sprawdzić. Oj, oj, oj. To było zielone jeszcze. Możecie sobie nawet sprawdzić, jak długo was oczekiwałem. Nie wiem, czy mam mówić od razu, czy zrobić tak, jak to youtuberzy mają w zwyczaju, przedłużyć tą chwilę o 10 minut i na koniec odcinka wam powiem i się okaże, że taka bzdura. Nie, nie będę taki. Powiem wam od razu. Moi drodzy, oczekiwałem was z jakością wideo na moim kanale. Oczywiście to jest nic złego, bo to clickbait. Oczywiście to jest nic złego, bo to jest clickbait. Chodzi o to, że miałem wcześniej kamerkę Hero 4, GoPro oczywiście, każdy wie. Hero 4 jak wygląda. I ona miała, miałem ją w wersji Silver, czyli tą z ekranem. Ogólnie polecam, bardzo dobra kamera. Wszystko super, tylko jest taka sprawa, no, ona maksymalnie nagrywa w 3K w 30 klatkach, więc ja nagrywałem vlogi od dłuższego czasu już w 3K i później to przerabiałem na 4K na YouTube'a, a to z jednego względu, ponieważ no Full HD na YouTubie, no to już jest przeżytek. Pamiętam, jak mówiłem, że Full HD to jeszcze wystarczy długo, długo, ale nie, już tego co widzę, to Full HD to już jest przeżytek. I teraz, no i oczywiście nagrywałem w 3K, robiłem to na 4K, renderowałem. I tak wychodziły właśnie te vlogi. Nie powiem, bo jakościowo naprawdę bardzo dobre, no, niczym od nie odstają od 4K. No ale teraz, w związku z tym, że was oszukiwałem, a teraz nie będę was oszukiwał, posiadam nową kamerę. I właśnie widzicie z niej dźwięk, obraz. Znaczy dźwięk to jest z mikrofonu, z tego samego, więc się nie powinien różnić. Hero 4. Tutaj mam media mode. Kupę kasy, taka. A szkoda nawet gadać. Like you're in a thriller, heart goes pump, pump, pump. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back to. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide, you decide. Could you love me at my worst? Till the coffin's in the dirt. Try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion. But could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too scared, get out. A haunted, haunted house. On my wall saying that you better turn around. Wouldn't be the first to try to burn me down. Your move, you too. Could you love me at my worst? Till the coffin's in the dirt. Try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion. But could you love a... Okie dokie, wróciłem.
ubieram się. Mokre. Okej, ubieram się i wam powiem, o co chodzi. Nie wiem, na czym skończyłem, nie wiem, co mówiłem. Szczerze, mam taką adrenalinę w sobie. Tak dawno nie jeździłem, a że ja w ogóle nie myślę. Nie myślę o tym, co mówię. Ła! Dobra, może wam powiem najpierw, dlaczego nie jestem ubrany w kombinezon. Powiem wam tak. Najprościej rzecz ujmując, albo tak powiem, może nie wprost właśnie. Oficjalnie już mogę obrażać grubasów. O! Grubasków, o, może tak, trochę ładniej. A grubasów w sumie, ja też już jestem grubasem. Wiecie co, tak przytyłem w ciągu ostatnich 2-3 lat i nic z tym nie mogę zrobić. Jednak praca kierowcy samochodu ciężarowego, mało ruchu, powoduje, że człowiek tyje. Jeszcze wiecie co, no, stres, jakieś sytuacje na świecie przykre, no wszystko, wiecie zresztą sami, ci co mają trochę ciałka, to wiedzą, o co chodzi. No i co, no i nie mieszczę się, kompletnie się nie mieszczę w kombinezon, kompletnie. Muszę sobie kupić nowy. W tamtym roku jeszcze jako tak się dopinałem, ale w tym roku to już nawet w udach mi się nie mieści. Także muszę kupić sobie nowy kombinezon. Dobra, a teraz tak, nagrywam teraz w 4K w 30 klatkach w Super View, czyli w najszerszym kącie możliwym. Jeszcze muszę zatankować i jedziemy. O, właśnie powiem wam teraz, kurde, szczerze, mam to gdzieś, że jest taki chaos. Ci co mnie oglądają, ogarną, o co mi chodzi, a ja się nie będę przejmował, że mówię wszystko naraz. Jedziemy dzisiaj do Iskrownika, znaczy nie wiem w sumie, czy do niego. Albo nawet w sumie też nie musicie wiedzieć, czy do niego. Jadę odwiedzić Iskrownika, jest tam gdzieś ze znajomymi. No i przy okazji właśnie przetestujemy tą kamerę. Jak ona nagrywa. W tym momencie, tak jak wam mówiłem, ustawienia takie a i takie. Dzisiaj pogodę mamy taką sobie. Nie mam tu nigdzie termometru, ale nie wiem, może jest z 15 stopni. No i trochę chłodno jest. Ale najbardziej mi chodziło. Jestem taki rozkojarzony, że przez to dla mnie to jest masakra. Jest bardzo pochmurnie dzisiaj. O, to chciałem powiedzieć. Niby słońce jest, ale przez chmury. Nie ma ładnej pogody, także warunki są takie chińskie. Jako takie. Warunki są jako takie, ale dzięki temu się nie zgrzeje tak bardzo. No i chciałem wam, o, pozdrawiam Knajta, Knight Ridera. On teraz to się nazywać będzie, wiecie, jak to było, jak on się miał nazywać. Może w sumie nie będę prywatnych rozmów wyciągał. Fabryka też tu jest, pozdrawiam. O, malacz. Okej, ciekawy jestem, czy jakbym ustawił 4K w szerokim kącie, ale z stabilizacją. W ogóle czy stabilizację? Właśnie to jest temat, który mnie ciekawi. Ponieważ gdy ja oglądam materiały z motocykla, o Jezu, gorąco się robi, to mnie denerwuje jedna rzecz, że na nich jest stabilizacja i to ten obraz jest taki płynny, taki nijaki, taki, jakby to powiedzieć, no nijaki, no takie słowo chyba jest najlepsze. Po prostu nie ma tam nic takiego, co by mnie ruszało. Tutaj to widać, że o, pochyliłem się, zrobiłem jakiś ruch, tak, tu głową się obracam, robię coś, czuć tą prędkość, czuć te emocje. A niestety, jak jest stabilizacja włączona, to wszystko się staje takie, kurde, slaczałe, takie galaretkowate, no nie wiem, jak to powiedzieć, nie podoba mi się to, ale nie jestem, znaczy to, że coś mi się nie podoba, to nie znaczy, że się wszystkim nie podoba. Może ja też zmienię zdanie, dlatego ciekawy jestem waszego zdania na ten temat. O kurde, nie ma 9.8? Chyba widzisz mnie? W sumie, paliwo drogie, dobra, walić to. Tankujemy 9.5. To, że mi się nie podoba ta stabilizacja, to nie znaczy, że wszystkim może się nie podobać. Dobrze mówię? Chyba dobrze. Wiecie, o co chodzi. No i teraz się zastanawiam, czy mam faktycznie dalej nagrywać w... O, jest 9.8, co ja? Ślepy jestem. Czy mam dalej nagrywać bez stabilizacji, czy jednak z? Sprawdzimy to dzisiaj.
Znaczy ja dzisiaj, wy sprawdzicie to oglądając, które wam się bardziej podoba. Ciekawy jestem, napiszcie w komentarzu, proszę bardzo, bardzo ładnie. O i właśnie przy okazji komentarzów zostawcie subskrypcję. Ten szary przycisk musi być czerwony. Nie. Ten czerwony przycisk musi być szary. Boże, ja tego nigdy nie mówię. Wiecie o co, kaman? Tych youtuberskich rzeczy. No jak będzie szary, to tam jeszcze dzwoneczek jest. Ja to akurat lubię, bo jak właśnie kogoś oglądam, zasubskrybuję, to mnie to denerwuje, że się nie pokazują jego filmy. A jak dam dzwoneczek, to już się zawsze pokazują, także jest spoko. O, no, możecie też zajrzeć na Discorda. Chyba jest w opisie. A ja właśnie zbankrutuję zaraz. Ile już? 30 zł dopiero. Na Discorda, jak będziecie na Discordzie, to już w ogóle na pewno nie przegapicie nic, bo jak wrzucam film, to Discord informuje o tym. Zresztą wy wiecie, to jest takie czasy, co mnie, że ja o tym nie wiem, ale wy wiecie o tych rzeczach, Discordach i tak dalej. Wiem, że wiele osób myśli, że jestem młody, ale ja tylko tak dobrze się trzymam. Znaczy już nie, w sumie. już nie. Brzuszek przyszedł, niestety. Już nie jestem taki rozciągnięty jak wcześniej. No, nie jest tak dobrze już, jak było kiedyś. Ała. No, dobra. To. Chyba nic nie zajebie. Wiem, że mam samą wiarę w ludzkość. Ale niestety już tak jest. Świat jest piękny, tylko ludzie tu... No. Szczerze? Ja wiem, jak ktoś to ogląda, to się tak zastanawia, bo ja nie wiem. W sumie pokażę wam tą scenę, jak wchodziłem do tego. Zamarzę tylko twarz. Albo nie, chcę nam osób postronnych wrzucać, ale zawsze się zastanawiam, jak się ludzie czują, bo ja się na przykład dziwnie czuję, wchodząc z kamerą. Nie chcę mi się zdejmować kasku, wiecie o co chodzi. Nie będę zdejmował kasku po to, żeby zapłacić tylko. Więc dziwnie się czuję, wchodząc z kaskiem założonym, a tutaj taka bycza kamera. I ja się dziwnie z tym czuję, że nagrywam kogoś. Chociaż wiecie, ja tego nigdzie nie wrzucę, bo ja zazwyczaj nie wrzucam tam scen, że tak powiem, ze stacji, ludzi tam nie pokazuję, no bo jak ktoś nie chce, żebym go wrzucał na YouTube'a, to raczej tego nie robię. Zdarza się czasem, a dobra, nieważne. Były kiedyś dramy o to, że wrzucałem kogoś, ale to... A, nawet dobra, nie będę zaczynał. Nieważne. Ale raczej nie robię takich rzeczy. No i się zastanawiam, się to ci ludzie czują. W sensie, jak ja wchodzę do takiego, nie wiem, KFC, czy właśnie na stację i ktoś na mnie patrzy i widzi tą kamerę i tak... A, zapomniałem. Pokazałem minę, wiecie o co chodzi? Myślałem, zapomniałem, że ja tutaj nie mam kamery. Powinienem mieć. Dobra, nie mogę to... Aha! Motocykl się nie chce, że zagrzeje, a ja sobie ustawię nawigację. Okej, moi drodzy, powróciłem. Ojej. I już wiem. Wiem czy nie wiem? Boże, jaki jestem. Naprawdę. Okej. Jestem. Boziu. Leci. Włączyłem teraz stabilizację. Moi drodzy, ciekawy jestem, jak będzie ze stabilizacją. Sam jestem ciekawy, ponieważ ja oglądając innych vlogi... Właśnie... Skręć w lewo. Boże! Skręć w prawo. Zabij mnie, jest za głośno. Jak to się przyciszało? FM. Nie tak. FM. Nie chcę FM. Okej, nieważne, ale... Set up. Jest przyciszone. Okej, teraz jak coś powiesz, to mów ciszej, bo mnie wybiłeś z rytmu. A, włączyłem stabilizację, więc sprawdzimy sobie, jak wygląda nagranie ze stabilizacją. Bo ja jeszcze nie nagrywałem u siebie, szczerze powiedziawszy. Nigdy. Coś pięknego, coś pięknego. Na Instastory wrzucałem wam odpalanie pierwsze właśnie motocykla. Kto widział, ten widział, kto nie widział, ten zapraszam na Instagrama. Ale i tak już nie zobaczy. Przegapiłeś, więc nie zobaczysz, ale dobra. Mam jakieś odruchy youtuberskie. Mniejsza z tym. W lewo? A, no tak, no dobra, może ci, niech ci będzie. Boże, właśnie na Instagramie zacząłem wam coś mówić.
na temat motocykla i jego dźwięku, jak to bardzo wpływa wydech na jazdę. Kto nie widział na Instagramie, no to niestety przykro mi bardzo. A można było zobaczyć spokojnie na Instagramie, wystarczyło sobie wejść, zaobserwować. Ale wracam do tego i teraz tak sobie myślę, że właśnie wydech, w sensie dźwięk motocykla bardzo wpływa na to, jakie są wrażenia z jazdy. No ja na przykład w tej chwili jadę sobie bardzo spokojnie, a czuję się jakbym zapierd... A najlepiej jeszcze jakbym sobie zredukował te dwa biegi niżej, to już w ogóle się czuję, jakbym nie wiadomo co robił. Jakbym robił coś nielegalnego. Chociaż wcale tego nie robię. No. Ale ten wydech, znaczy ten motocykl jest teraz bardzo głośny. Drze się. Jeszcze strzela. Łogień z rury puszcza. Szalony jest. Nie, ale dla mnie jest za głośny. Będę zmieniał ten wydech. Znaczy mam na myśli oczywiście samą końcóweczkę. Ponieważ wydech sam w sobie jest fajny. Tylko no... Niestety, ale ten wydech Austin Racing, krótki, jest... Na żywo to jest nie do zniesienia, naprawdę, sorry. Ładnie brzmi, ale jak się nim jedzie, to nie jest to przyjemne. Jest za głośno. Dobra, i teraz o czym jeszcze miałem mówić? Moi drodzy, wróciliśmy. Niestety, kurde, ekipa moto się rozsypuje. To jest straszne. Mamy takie czasy. Mi też się zaczyna już... Nie chce mi się jeździć. Nie, to jest może za dużo powiedziane, bo nie to, że mi się nie chce, bo mi się chce jeździć, ale nie mam czasu, nie mam siły na jazdę. Czasy się zmieniły. Zresztą sami wiecie, ceny poszły do góry. Człowiek robi. Nic z tego nie ma. Robi jeszcze więcej. Tak nic z tego nie ma. I człowiek wraca z roboty, to mi się nie chce nawet jeździć. Zresztą ja też w ogóle. A, zresztą, nieważne. Nie gadajmy na smutne tematy. Pogadajmy sobie o czymś szczęśliwym. Czyli o czym? Nie mam pojęcia, ale mam... mam plan. Wiem co zrobię. Ale nie tutaj. Znaczy jest długa, prosta, bezsensowna. Ale zamontujemy sobie kamerę 360 z tyłu. Jest uchwyt? Jest uchwyt, okej. Zamontujemy sobie i będziemy sobie jechać z kamerą. Mam nadzieję, że nie zrobi się jeszcze zimniej, bo jest, tak bym powiedział, niezbyt ciepło. Powiem wam, że patrzę opony, bo myłem motocykl i używałem wosku. Nie wiem, jak ten wosk się właśnie, jak się zachowuje opona na nawoskowana. Ale nie no, trzyma się. Dość się trzyma. Oj, nie. Nie trzyma się. Ślizga się. No. Jezusiu, jak to brzmi. Jakie to jest cudowne.